Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Shoreheim, a to jak widzicie kolejny odcinek The Walking Dead i znowu zeszliśmy po tych schodach, moi kochani. Każdy poprzedni odcinek, jak go edytowałem, jak go renderowałem, jak go obrabiałem, to znajdowałem w nich jakieś porównanie do czegoś innego, nie wiem, ten dzieciak z domku kojarzył mi się z Harrym Potterem, ta babeczka imienia, której nie pamiętam, z Czekanem strasznie mi się skojarzyła z Larą Croft. I tak sobie myślę, że teraz jesteśmy niczym żółwi ninja. Czekać tylko aż, wiecie, jakiś wojowniczy szczurek na nas wyskoczy zaraz. Strasznie dziwne cieniowanie tu jest, nie sądzicie? Dobra, w każdym razie, moi kochani, jeżeli, na początku wam to powiem, jeżeli będziecie słyszeli chrapanie, to nie wy, to nie ja, to moje psiaki, które śpią obok, bo jest jakaś, żeby was nie skłamać, 2:46, dokładnie, stwierdziłem, a, co mi tam, zagram, nagram, zobaczymy co będzie, mam nadzieję tylko, że, o, że nikogo w domu nie obudzę, jeżeli coś wyskoczy i będę musiał krzyczeć, a nawet jeśli to, trudno. Co my tu mamy? Zdechły szczur. No dobra, czyli żółwie mogły podzielić jego los, tak? No dobra, mamy tutaj jakieś rury, które tu idą, przewody. Cyk, 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 tam możemy na rurę spojrzeć, ale nie, bo to idziemy tam dalej, tego na razie nie chcemy. Tu jest przejście, które mogę otworzyć, ale zgaduję, że niewiele mi to da. No właśnie. Goddammit. Nie musisz przypakować, ewidentnie musisz przypakować. Moi kochani, w ogóle rok szkolny się zaczął, jak wy się z tym czujecie? Osoby, które są w wieku szkolnym, napiszcie jakiś komentarz, dajcie znać. Okej, co mi to da? O kurwa. No raczej. Czy ja mogę... Mogłem po cichu to... Ale faza. Co mi to da? Dobra, mogę przejść tu. Tam nic nie widzę, ale... Mogę to zrobić czekanem? Żebyśmy go nie rozwalili i żebyśmy się... Okej. Tylko co mi to daje? Tutaj mamy tę rurę. Okej. Zakradnijmy się tu z powrotem. Ewidentnie leje się gdzieś woda. To znaczy, że mogę go wyjąć i możemy przejść do tamtego. A mogę się tutaj cofnąć? Nie wiem, czy chcę, ok? Nie wiem, czy chcę ryzykować. Goddammit. No, li. W ogóle muszę trzymać drążek w lewą stronę, żeby li szedł jakby tutaj. Okej, on mnie może... Czyli że co? Czyli mogę załatwić go z tej strony? No to wychodzi, nie? Dobra, spróbujmy. Myślę, że gra... Dobra, jednak nie mogę.
Piękne. No dobra. Może niekoniecznie o to mi chodziło. Dobra. Jeszcze raz mamy to. Okej, zajebiście. Możesz wejść do środka, zanim cię zauważam. Dzięki. Tutaj mamy to. To jest jeszcze nieodkręcone. Pytanie, czy mamy otwarte to przejście? Jest szansa, że nie. Oczywiście, że nie. Więc otwórzmy sobie to. Cyk. Chyba, że to jest wiecie, opcja, żeby zwabić tego zombiaka. Chociaż z drugiej strony... Zresztą. Czyli nie powinien sobie po tym wszystkim poradzić z tym... Gdzie myśmy to odkręcili? Z pojedynczym zombiakiem. Myśmy to chyba odkręcali w prawo, więc spróbujmy w lewo. Nie, dobra. W tą stronę się nie da, więc... Cyk. To jest jedyna opcja. Jeszcze raz mamy tą animację. Dobra, czyli przychodzi tutaj zombiak. Tam wychodzi jeszcze jeden. Szybki łyczek wody, bo kawa o tej porze to już by było zabójstwo. Tego misia sobie nie mogę wejść. Chyba, że mogę to zakręcić. Gra mnie teraz informuje o tym, że mogę to zakręcić. Jak kamera w ogóle wibruje. Mogę to teraz zdjąć. Pytanie, czy on tutaj dalej jest, czy też sobie poszedł. Teraz zobaczymy. Nie, on tu dalej jest. To nie fajnie, to bardzo nie fajnie. W zasadzie to jestem ciekaw, czy powinienem to robić. O, ja tu mogłem przejść, tak po prostu. Czyli co, on jest przodem do mnie odwrócony i... Nic w związku z tym. W drugą stronę. Będzie zakręcone, więc... No właśnie. Adam, to było do przewidzenia. W takim razie odkręćmy to. I co się stanie? Pewnie tu się zacznie woda lać za mną. Holy fuck. Dobra, dużo hałasu narobiliśmy. Dobra. Tylko, goddammit, obawiam się, że skoro ja to zakręciłem... Wiecie, co się może stać, nie? Ten jeden, który tu nie przyszedł jednak, gdzieś będzie. Co sprawi, że będziemy mieli problem. Dobra, ekran się coraz mniej czerwony robi, jak podchodzę. Pytanie tylko, czy to nie jest ten. Dobra, tu nie możemy nic zrobić. Holy fuck, Chuck. You must have tried to hide out down here. Poor bastard. Okej, tego się nie spodziewałem. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Jestem ciekaw, czy... O, ona w ogóle wygląda Clementine. Ale kontynuując myśl, jestem ciekaw, czy była opcja uratowania go? W jakikolwiek sposób, wiecie, wtedy jakbyśmy odgonili... Orzesz! Kuchywa. Szybko, 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 szybko. Cyk. Bronią tego nie mogę zrobić, bo i tak ją mam pustą, ale dobrze, że nie wbiliśmy sobie czekanów w nogę. Nie kuleje, więc jest dobrze. Jest zajebiście. Zepsuta drabinka, kratka. Co tam jest? No dumping. Dobra, drzwi. Drzwi będą zamknięte. Okej. To było do przewidzenia, Lee. A, wróć mi tam na górę. Raczej tutaj żaden zombiek nie przyjdzie. Także jest dobrze. Nie wiem, czy mądre jest... Serio.
Kratkę. Mogę podważyć kratkę. Ewentualnie drzwi. Spróbujmy podważyć kratkę, chociaż nie mam pojęcia, co mi to... Właśnie, nic mi to nie da. Więc spróbujmy otworzyć drzwi w ten sposób. Chociaż założę się, mogę sobie rękę dać obciąć, albo tą nogę, w którą sobie prawie diabłem, że... Narobimy tyle ku... No właśnie. Jednak nie narobimy hałasu. Żartujesz, Lee? Poważnie? Komar mi tu lata. O, dobra, to będzie. No debil. What the hell? Ale spoko. No, komar, idź. Looks like there might be something back there. Co tam jest? Ukryte przejście. Co to za muzyka? Od kiedy się tak dzieje? Przejdź przez przejście. To ma sens. Dobra, wchodzimy do jakiejś czarnej dziury, w której nie wiemy, co jest. Nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Prawdopodobnie będzie tam Tumnus. Tumnus i Aslan, tak. Tylko taki, tacy wiecie. Albo nie, tu będą ci... Boże. Raffaello i Leonardo. Tak. To będą oni. I pełno pizzy. Pełno pizzy z dużą ilością sera. Albo Shredder. Też tak może być. Myślę, no, chociaż w sumie... No nie wiem. W każdym razie, w chuj zapasów tu jest. Chyba, że dostaliśmy się, wiecie gdzie? Na stronę tych kurdźwa ziomeczków, jakkolwiek oni się nazywali. Siema. Who are you? It's all right. Dobra, okay. Powolutku. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Right. Okay, now. Ale nie mam jak. I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out. Nie jestem. From Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in me. Okay. You were there? How was it? As bad as gorzej. I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. Babeczko, ale... They find out we're down here, right under their feet. Cieszę się, że nie jestem zombie. Right. I'm sorry, friend. Porozmawiamy o tym. No spokojnie. Look, I don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. I don't want to die today. Okej. Byle nie znali, wiecie, jakieś tam... Nie śledzili procesu i tak dalej. Skoro miał brata w... Tam skąd Lee pochodzi. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. Told you he's lying. He is one of them. Kill him before he kills us. Aha, dobra. Myślałem, że jest jakieś inne rozwiązanie, wiecie o tym. To nie tak. To nie tak, moi drodzy, że chciałem, wiecie, dostać kulkę, nie. Ale jeżeli grali w rosyjską ruletkę, to wygrałem. It's all right. It's okay. Chociaż pewnie cały magazynek był pełen. O, chociaż w sumie wygrałem czy przegrałem? To osoba, która ginie, wygrywa czy przegrywa? Nie wiem. Nie wiem, widzieliśmy to już. Goddammit. I robimy to, patrzcie, cyk! It's alright. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Ona będzie miała drugi. Nie. Relax. Not here to hurt you. Zemdleje? O, już myślałem, że zemdleje. You're really not from Crawford? No. I'm really not. Well, we are. Were. We Co? Got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability. Czyli sami Niemcy tam są, tak? Skoro rasa doskonała. Adam! We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford.
He'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide. Ale rozumiem, że nikt nie wie o tym miejscu, tak? What is this? A morgue? Tak. Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Just nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Przed chwilą sam zaproponowałeś pomoc. Więc w czym problem, ziomeczku, w czym problem? Besides, why should we help you? Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. Clementine? Tak. She's probably already wondering where I am. Well, we can't have that. Kurwa, Vernon to zapamięta, to niedobrze. To bardzo niedobrze, jak on to zapamięta. Bo on pewnie jest kluczową postacią w tym epizodzie. Aha, no to dobra. No, na pewno będzie wkurwiony, że on stracił. We need you here. Córka, a my co? A my go kupa okłamaliśmy. Let's go see about your daughter. Myślałem, że on mnie przytula, jakiego miałem laga. Boże drogi. Morgan Freeman. Tamten wygląda trochę jak Kenny, tylko taki bardziej ciemniejszy, nie? Clementine? Aj, poważnie. Molly? O chuj, to chodzi. Hey, you made it back. Who's this? Gdzie są wszyscy? He didn't tell you about me? I'm the one who saved his ass back at the river. Who's the fossil? Fossil. Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. Gdzie się kręci? I think you have something that belongs to me. Ale ja jakby pocieszam się tym, że ona krótkofalówki nie ma, ale no styl, gdzie ona jest? Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. Omid się pewnie zaczyna zmieniać w zombie, nie? Who's this? Ale patrzcie, on już się wprawiał w rolę. Bo od paru dni już tak, wiecie, powłóczył nogą i w ogóle już tak chodził trochę pokracznie. Please. A teraz po prostu będzie wyjadą mózgi, nie? I tyle. I troszeczkę mu się skóra pogorszy. Ale... Hej, Omid, żyjesz? You're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. Why don't you go find your little girl? Oj, skąd ja to znam? Pewnie kiedyś sam mu powie, że to nie jest nasza córka i wewnątrz się wkurzy. Clementine. Clementine? Cyk. Teraz możemy sprawdzić cały dom. W poszukiwaniu Clementine. You in here? Where is she? Ale wiecie, kiedy to zrobimy, kochani? W następnym odcinku, a za oglądanie tego ja wam bardzo serdecznie dziękuję, także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej!